Serdecznie witam wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj 7 listopada 2018 roku. Nakręcam filmik, gdyż bardzo dużo telefonów dostaję, że siedzę w więzieniu. Koledzy, nie siedzę w więzieniu, nie byłem aresztowany. Mam się bardzo dobrze. Jak widać, pracuję przy gołębiach. A zresztą, kto obserwuje mój profil na Facebooku i na mojej stronie, to dobrze wierzy, że jestem cały czas obecny, bo ludzie dzwonią z Półpolski, wypytują moich kolegów, prezesów, czy siedzę w więzieniu, nawet u mnie na wiosce, wszędzie, ale jak widać, nie siedzę, mam się dobrze. Nie nagrywałem nic wcześniej, gdyż wiadomo, koniec sezonu, troszkę lubię wędkować, wziąłem się trochę za wędkowanie, byłem w kilku miejscach, gdzie też złowiłem swoją życiówkę w Szwecji, szczupaka 115 cm, ale to nie o tym. Dlatego nie nagrywałem nic, bo też co mam nagrywać, koledzy, jak wszystkie filmiki już nagrane były o kuracjach, na przykład w tamtym roku kuracja jesienna i to wszystko, no to nie będę ciągle tego samego powtarzał, ale tak wiele ludzi cały czas pyta, jak dawkować i to wszystko. Normalnie, koledzy, teraz jest pogoda jaka jest, ja jeszcze nie zacząłem kuracji, chcę zacząć od 10, będę podawał 14 dni DIV Extra u siebie, u swoich gołębi, właśnie na to, żeby nie miały salmonelli, guzów na skrzydłach i takich później zrywania wiązadeł. Olek ten leczy streptokoki, to wszystko 2 cm na 20 gołębi, woda jest tylko nośnikiem. Jeżeli wypijają litr, to idzie 2 cm na litr. Jeżeli wypijają pół litra, to idzie 2 cm na pół litra, ale jest to liczone dla 20 gołębi. Wiadomo, wcześniej ja odrobaczywiłem gołębie molikiem, zaraz po sezonie lotowym, wszystkie rozpłodowe, także już mam to zakończone, ale każdy może odrobaczyć kiedy chce. Wiadomo, że najpierw powinny być gołębie odrobaczywione, żeby robić jakąkolwiek kurację. Wiem, że kuracje nie są zalecane, ale jeszcze tak długo i niby w ciemno, że robić badania. Ale ja robię tą kurację tyle lat. W pierwszym roku odpadło mi z 7 czy 8 gołębi. W 10 dniu zaczęły wysychać po difie, ale od tamtej pory mam spokój. Spokój z tą chorobą i teraz zaczynam tą kuracyjkę robić difem. Będę ją robił 14 dni, tak jak wspomniałem. Coś miałem jeszcze dodać. Aha, bo pytacie, czy ta kuracja nie za wcześnie, nie za późno. Koledzy, no każdy robi jak uważa. Dlaczego ja robię o tej porze roku po gołębie? Mają 2-3 pióra do końca, niektóre już się spierzyły, ale też czekam na gołębie, które były zaciemniane, bo jeszcze mają 3-4 piórka i dlatego też czekałem. Z tego względu, że nie mam ich po gołębnikach i nie mogę robić kuracji inaczej. Wszystkie na przykład gołębie przyniosłem do tego gołębnika, to jest gołębnik mój zimowy, tak go nazwałem. W tym gołębniku są wszystkie samice lotowe i rozpłodowe. W tym gołębniku obok siedzą wszystkie samczyki lotowe i w ostatnim gołębniku siedzą wszystkie samczyki rozpłodowe. Dlatego, żeby nie chodzić po 5 gołębnikach, mam wszystko w jednym miejscu i dlatego też czekałem z tą kuracją. Nie jest to ani za wcześnie, ani za późno. Każdy musi decydować. Dlaczego? Dlatego, żeby ruszyć z tą kuracją, to najlepiej teraz, bo jeżeli gołębie się pierzą, mają 2-3 pióra do końca, to cała energia, wszystko idzie w pióra. Wtedy najbardziej się uaktywnia salmonella i ten okres myślę, że jest najlepszy do stosowania kuracji. Według mnie po tylu latach obserwacji kuracje w styczniu, w lutym na salmonelle to już nie są w 100%, bo salmonella jest uśpiona i lek na to nie działa. A już tyle lat to robię, także mogę coś o tym powiedzieć. Koledzy, i co jeszcze? Także widać, miewam się dobrze. Kurację zaczynam u siebie 10. O, chciałbym pokazać, jak wyglądają moje gołębie. Są zadbane, jak widać, ładnie się pierzą, idealnie. Troszkę gołąbków zostało sprowadzonych. Jest to wnuczka Goderode z gołębi Dick van de Boek.
Bardzo ładny gołąbek. Jak widać, już wypierzona na pełnym skrzydełku. Ułożona. Co mi się chodzi? No chodź. Tak się tak samiczki tutaj właśnie tańczą. Jak pogoda jest, jaka jest. O, przepiękny gołąb. Expensive Skittle. To jest chyba z tej gołębi i wnuczka Goderode na pewno. Tutaj to jest kilka nowości. Nigdy nie miałem, o, też widać już ostatnie pióro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ostatnie pióro, dziesiąte już wyrośnięte, także jak najbardziej już można zaczynać z wszystkimi kuracjami. Tego mówię, czekałem, bo mam wszystkie w jednym gołębniku, żeby to nie było za wcześnie, żeby się nie odbiło później na piórach. Także jak mają już dwa pióra do końca, to można zacząć. Częściowo niektóre już odrasta jeden, a niektóre mają dwa. Jest też bardzo fajny gołąb, prezent od kolegi, też na angielskiej obrączce, od Sławka. To jest gołębi pitbulli. Koledzy. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie. Gołąbki są przygotowane wyśmienicie, teraz dostaną tą kurację. O, chciałbym również zaprosić na targi, olimpiadę w Poznaniu, która odbędzie się w styczniu. Będziemy mieli stoisko, właśnie wspólne stoisko mamy z Krzyszkiem Szkolnym i z Lesem Greenem. Znaczy mamy jedno przy drugim, jedną ścianką tylko się dzielimy. Także widziałem, też Krzysiek nagrywał filmik, że tam będą mieli jakieś gołąbki. No ja tam na pewno też coś przywiozę, jakieś gołębie. Na pewno będę musiał wybrać coś z gołębi lotowych, bo z gołębi takich późnych wszystko już zostało sprzedane. Część gołębi pojechała do Szwecji, część gołębi pojechała do Anglii, bo w Anglii właśnie sprzedałem tam koledze też gołębie, pokazały się te gołębie, w tym roku fajnie latały. W Anglii nawet jeden wygrał tam jakiś lot. Wiem, że ten kolega też właśnie z królem sprintu tam lotuje, z Lesem Greenem. Wiem, że mój gołąb z moich gołębi był też tam jako pierwszy. Także ten kolega też jeszcze teraz zamówił sobie trzy pary rozpłodowych gołębi starszych. Bo po prostu już chciałem mu sprzedać gołąbki takie starsze z dzieci nationala mojego. Wiem, że ja już mam tyle z tych gołębi, że po prostu muszę coś nowego, bo jak za mocno zacznę imbrydować, to zaczyna imbrydować. Jak to imbryduje, ten nie lotuje, jak to mówią. Także koledzy, no zobaczymy, jak to będzie. Tutaj pokażę jeszcze. Jak widać, gołębie w słońcu, pogoda idealna. Życie w gołębiach jest niesamowite. Tutaj są wszystkie samczyki lotowe moje w jednym gołębniku. A tutaj są, to są wszystkie moje samce rozpłodowe. Więcej gołębi rozpłodowych nie mam. Dlatego też już zeszłem z takiej ilości, gdzie hodowałem dużo gołębi dla ludzi. Teraz po prostu hoduję mniej gołębi, ale bardziej wartościowe. Imbryduje, po prostu kto chce, to łączę tak w pary. Wolę za takiego gołębia wziąć 500-1000 euro, jak mam sprzedawać dużo gołębi tańszych, także lepiej mi się to opłaca. Zamówienia są cały czas, nie narzekam. Właśnie, jeszcze wspomniałem, jeden gołąbek będzie bardzo fajny, ofiarowany też do Krzyśka Szkolnego na aukcję w Ząbkowicach Śląskich, która odbędzie się 14 grudnia i też tam jest bardzo fajny, będzie pełny brat gołębia, który był pierwszy na 8000, samiczki pierwszy na 6000, no kilka jedynek jest, dlatego koledzy, będzie można sobie też tam nabyć, jak ktoś będzie chciał. No na pewno tam będą fajne gołębie, bo z tego co wiem, to Krzysiek dzwonił po najlepszych hodowcach, żeby aukcja fajnie dopisała, żeby były super gołąbki. Także koledzy, jak widać, jestem, chciałbym wszystkich pozdrowić, mam się dobrze, nic się ze mną nie dzieje, nie siedzę w żadnym więzieniu,
Nie byłem w żadnym areszcie. Zresztą nie mam za co, ale wiadomo, że jak jeden ktoś doda, ktoś coś powie, to już tak jest. Także zapraszam na olimpiadę. Pozdrawiam i dobry lot.